O, i teraz jak pstrykniesz, to miga i tutaj idzie czas, widzisz? Dobra, W tym to rozumiem, że to okienku. utniesz, tak? Nie, nie utnę, zostawię to. Głupio tak gadać do kamery, co nie? No nic, bez sensu. Generalnie, nawiązując do tego, co powiedział Robert, naszym największym marzeniem było to, żeby to był Hymer, żeby to był stary grat, żeby to był kamper, który jest przyjazny i przyjemny kolorystycznie, i żeby to była Integra. Właściwie jeśli chodzi o Integrę, to ja się najbardziej się upierałam przy tym, żeby to była Integra, bo mi się wydaje, że taki kamper wtedy ma taką fantastyczną przestrzeń wakacyjną z dużą szybą z przodu, panoramiczną, z której widać piękne widoki, czy to na klifie, czy to w górach, czy to nad rzeką. I sprawdziliśmy i faktycznie tak jest. Widok z sypialni, jak się opuści łóżko, jest fantastyczny. Natomiast głównym takim elementem, który był ważny w tym, jakiego kampera wybraliśmy, to była kolorystyka. A przede wszystkim kolorystyka obić poduszek, czyli tapicerki. Ponieważ we wszystkich tych kamperach z lat od 2000 roku wzwyż, ta tapicerka jest w takich kolorach trochę niebieskim, zielonym, fiolecik, czasem trochę szarości. Oczywiście każdą z tych kolorystyk można fajnie okiełznać i można z tego zrobić naprawdę bardzo przyjemne wnętrze, wybierając ciekawe dodatki i podbijając jeden z tych kolorów, który jest akurat na tapicerce. Można to zrobić bez żadnego problemu. Natomiast oczywiście prościej jest, jeśli ta tapicerka jest w takim kolorze ekologicznym, jak ja to mówię, czy kolorach ziemi, czyli takim, taka kolorystyka, do której pasują różnego rodzaju dodatki. Ja ostatnio na naszym Instagramie zrobiłam takie trzy aranżacje tego naszego kącika. Zrobiłam w kolorze różu, zieleni i ten, który na co dzień mamy, czyli szarości. Wrzuciłam na kilka grup, między innymi na Hymer Classic i powiem Wam, że ta szarość wygrała. Wszyscy głosowali jednak na tą szarość. Róż nie miał absolutnie żadnego wzięcia, natomiast zieleń odrobinę. Nasza córa na przykład stwierdziła, że najpiękniejsza jest zielona, ale ona uwielbia się w tych, kocha te zielenie, boho, więc mogłam się domyśleć, że jej wybór padnie właśnie na zielony. I teraz tak, te obicia są w kolorze kremowym, właściwie takim piaskowo-beżowo-kremowym. To jest bardzo dobra jakość tapicerki. My żeśmy ją uprali normalnie w pralce, nie pamiętam w ilu stopniach, ale taki normalny program w pralce. Potem żeśmy to odwirowali, powiesiliśmy i fantastycznie się to wszystko wyprało. Troszkę musieliśmy naciągać suwaki, bo jednak jest to stary samochód, więc te wszystkie elementy takie jak suwaki, guziki, to troszkę zawodzą, ale generalnie udało się to zrobić perfekcyjnie i tak naprawdę w momencie, kiedy wypraliśmy tapicerkę, poza przednimi siedzeniami, bo ich się absolutnie nie da uprać, nie da się tego zdjąć, znaczy może się da, ale byłoby to dość skomplikowane, pojaśniało w tym samochodzie, pojaśniało i zrobiło się naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo czysto. Natomiast takim głównym elementem, który był paskudny, to jest wykładzina na podłodze. Ona jest w tej chwili wymieniona. Długo szukaliśmy jakiejś inspiracji. Stwierdziliśmy, że musi to być pepito i ten kolor pepito taki wybraliśmy. Kupiony jest to w zwykłym markecie po prostu zwykłe dywaniki, które przycięliśmy tutaj w naszym salonie domowym. Najpierw robiąc szablon z papieru, a potem nakładając to na właśnie te dywaniki. Overlock jest w kolorze tofi, bo w kolorze tofi również są tutaj te wykończenia, a także parę jeszcze takich drobiazgów, które myślę, że potem Robert Wam pokaże, bo ja mam tylko się skoncentrować na kolorystyce, więc nie chcę trochę uprzedzać tego filmu, bo się na mnie wkurzy. No w każdym razie ta wykładzina była dobierana właśnie do tych siedzeń, ale chcieliśmy, żeby się tutaj pojawił element szarości, stąd taki wybór.
A potem to już jakoś poszło. Tak naprawdę najbardziej chciałam mieć nad stołem lampę. To było wielkie moje marzenie. W poprzedniej przyczepie również mieliśmy lampę i trudno było wybrać jakąś właściwą, ponieważ te lampy są dość duże, ciężkie, obijałyby się tutaj o szafki i padł pomysł na to, żeby to była lampa materiałowa. To jest lampa z Ikei. Ich już nie ma, ich już nie można dostać. Wiele osób nas pyta o tę lampę. Jak wrzucamy gdzieś tam zdjęcia, to główny element, jaki przykuwa uwagę, to jest właśnie lampa. Ona jest rzeczywiście bardzo fajna. Robi zrobił taki tutaj patent, że ją się zapala. O, ma taki pstryczek, elektryczek i naprawdę daje fantastyczne tutaj, fantastyczne światło i taki naprawdę przytulny klimat. Co do tego? Do tego dobrałam takie dodatki w takim typowo biało-czarnej kolorystyce, po to, żeby trochę skontrastować, żeby nie było mdło, żeby się nie zrobił taki salonik cioci-kloci. To jest jakiś kawałek bieżnika, który kupiłam, nie wiem, parę lat temu w Biedronce. Generalnie chcę powiedzieć jedną rzecz, żeby fajnie urządzić kampera czy jakiekolwiek inne wnętrze, wystarczy klucz kolorystyczny, pomysł i wystarczy pojechać do Pepco, do Kika, ewentualnie do Ikei. Nie trzeba absolutnie się wysilać tutaj na jakieś bardzo drogie rozwiązania. I te wszystkie poduszki na przykład, które tutaj są, są kupione w Pepco. Jedna chyba jest z Ikei, a tak naprawdę większość rzeczy jest kupiona w Pepco albo w Kiku. To, co ociepla to wnętrze, to jest to, że są dołożone kocyki, są właśnie dołożone poduszki, bieżnik, podkładki. Te podkładki się troszkę już nam zniszczyły, będę musiała pomyśleć o nowych podkładkach, ale póki co na razie jeszcze nam służą. Mój ukochany słój, który dostałam od siostry mojego męża, to chyba to się mówi szwagierka? Nie wiem. To jest mój ukochany słój. Kasia, bardzo Ci dziękuję za ten słój. Ja go ostatnio niestety umyłam w zmywarce. On miał taki fantastyczny tutaj napis, który komponował się z tymi dwoma obrazkami. Niestety, ale wziął się i zmył. Ale włożyłam tutaj taką świecę, którą zrobiłam sama. Ostatnio się fascynuję robieniem własnych świec. I to jest naprawdę taki fajny słój, dlatego że ja go wystawiam bardzo często na zewnątrz, robiąc taki grajdoł zewnętrzny. I nie zupełnie nic się nie dzieje na przykład z płomieniem świecy. Nawet jeżeli jesteśmy nad morzem, czy gdzieś nad jakimś jeziorem, gdzie wieje, to tutaj po prostu ta świeczka się pali i robi fajny nastrój. Wszystkie, mam tutaj taki patent, nie wiem, czy to będzie widać, taki kosz, który jest podwieszony pod ten stół i tam wrzucam wszystkie te rzeczy, czyli to są oczywiście sztuczne kwiaty, oczywiście Ikea. Wiadomo, że staram się robić takie jakieś bukiety w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś na jakiejś polanie, na łące, to wtedy zawsze świeży bukiet z polnych kwiatów, czy z jakichś gałązek, z listków, czegokolwiek, co mi wpadnie pod rękę, z szyszek. Natomiast na co dzień takim ociepleniem zieleń jest miła dla oka, koi, nerwy i zawsze ładnie we wnętrzu się odnajduje. No więc sztuczne, ale myślę, że one się świetnie sprawdzają. To jest ta wyświechtana IKEA. Ale mamy już piąty rok te kwiaty. Myję je po prostu pod jakimś tam bieżącą wodą, otrzepuję, schną na słońcu i są dalej piękne. Jeśli chodzi o te obrazki, to te obrazki są też kupione w Pepco. To są zwykłe deseczki, na których namalowany jest jakiś taki fantastyczny napisik, który powoduje, że się chce lepiej żyć i bardziej żyć. O miłości, o pocałunkach i takie tam różne. I one są przyczepione na takie zwykłe wkręty. Dlaczego są przyczepione? Ponieważ tutaj ktoś ponawiercał jakieś dziury, zupełnie bez sensu, te dziury nie miały ładu ani składu, jakieś wieszaczki pewnie tam były kiedyś, no w końcu samochód ma ponad 30 lat, więc właściciele, nie wiem, czy to był jeden właściciel, nasz ulubiony Holender Paprak, czy ktoś wcześniej miał ten samochód, w każdym razie każdy sobie jakąś dziurkę wywiercił i potem tutaj trudno było to jakoś ogarnąć, żeby to estetycznie wyglądało, więc przyczepiliśmy takie dwa obrazki. W te dziurki, które już były, bo oczywiście Robert nie dałby absolutnie kolejnej dziurki wywiercić. Kto zna Roberta, ten wie. W związku z tym te
obrazki są po prostu przyczepione w dziurki, które tam już wcześniej były. Super patent, wieszaczek. Zresztą poleciłam też siostrze mojego męża i też jest bardzo z tego zadowolona. Taki na kieliszki zawsze sobie z Kasią wyciągamy, stawiamy i pijemy sobie winko, po czym myjemy i wkłada się kieliszek do środka. On zawsze tutaj jest przy stole. Nie wiem, jak to teraz przestawić, kurczę. Nie wiem, może tak? Widać, nie widać? Nie wiem, czy widać, może widać. Cała nasza zestawa to są oczywiście melaminowe talerze. No, wiadomo, że tak, ponieważ wiem, że melamina jest trochę szkodliwa, mam tego świadomość, ale trudno byłoby tutaj wozić szkło, jest prawie niemożliwe. Mamy do tego kubeczki, które też są w kolorze szarym. Mamy do tego miseczki, które też są w kolorze szarym. To jest w ogóle taki cały zestaw. Trudno było go znaleźć, ponieważ wszystkie te zestawy, które są do kupienia, są właśnie albo w takich kolorach błękitów, zieleni, a ja się uparłam, że to musi być szarość albo czerń. Mamy nawet kieliszeczki do nalewki. Również tutaj każdy z nas ma swój kubek. Kubeczki są też nieperfekcyjny pan domu, to jest Robiego, a to jest mój. Kubeczki są też, to są akurat metalowe kubeczki, one są dość lekkie, więc się świetnie sprawdzają. I one są też w kolorystyce właśnie takiej biało-czarno-szarej. One są biało-czarne właściwie. Wszystkie salaterki, garnki, wszystko jest w takiej kolorystyce. Jeśli chodzi o sztućce, one są też czarno-czarne, czyli rączki są czarne. I wszystkie takie dodatkowe elementy, choćby na przykład na jajko na miękko. Tutaj też mamy do czynienia z kolorem czarnym. O, nie wiem, może widać, pewnie widać. Robi powiedział, że dostawił mi szeroki kąt. Kompletnie na tym nie znam, nawet nie wiem, czy to się w ogóle nagrywa. Taki śmieszny patent, może się to komuś spodoba, ponieważ to lustro było takie dość... Lustro było takie dość smutne i stwierdziłam, że fajnie by było go jakoś ozdobić, więc kupiliśmy na Allegro taki pasek, który przycięliśmy, a to jest chyba nawet IKEA, jeśli dobrze pamiętam. Już nie wiem, ale w każdym razie jest to też kupione i przyklejone jak gdyby na szafę. Też to jest element czerni, która współgra tutaj z tymi poduszkami, z tymi elementami czarnymi. Fajnie się to odbija. To zresztą też jest dość takie ciekawe. Może to są już takie drobiazgi, na które nikt nie zwraca uwagi poza mną, a może ktoś jednak zwraca, ale na przykład ten pasek jest dobierany do tej poduszki, to znaczy ta poduszka do tego paska. Oczywiście gdyby jej nie było w sklepie, to pewnie bym nie szukała takiej poduszki do paska, ale gdy ją zobaczyłam, od razu stwierdziłam, że będzie tutaj super pasować. Nie mogę więcej zdradzić, ponieważ Robert ma w planach w następnym odcinku pokazanie szafy, pokazanie łazienki, pokazania schowka i powiedział mi, że mam w żadnym wypadku nie opowiadać o sprawach technicznych. W związku z tym nie opowiadam o sprawach technicznych i też nie pokazuję, ale w szafie też są takie elementy, które pasują do wnętrza. Na przykład półki na ubrania są też pod kolor, koszyczki na bieliznę są też pod kolor i generalnie tworzy to taką fajną, spójną całość, która jest miła dla oka. Znaczy, jak ktoś jest estetą i lubi, żeby to się wszystko jak gdyby fajnie łączyło, to warto, kupując nawet najdrobniejsze rzeczy, od szczotki, zmiotki, nawet zmywaczka, jeśli się uda, bo niestety zmywaczek w szarości jest bardzo ciężko dostać, warto kupować po prostu wszystko w tej samej kolorystyce. I wtedy niezależnie od tego, czy otworzymy szafkę, czy ją zamkniemy, czy wyjmiemy coś, żeby pozamiatać, czy wyjmiemy zmywaczek, żeby pozmywać, to i nawet zostawimy lekki rozgardiaż w danym momencie, to on nie będzie tak bardzo takiego zgrzytu dla oka robił, jak na przykład gdybyśmy zostawili, nie wiem, niebieską szczotkę, fioletowy zmywak i nie wiem, zieloną ścierkę. No tak, ale to trzeba po prostu, wchodząc do sklepu, skoncentrować się na tym, że widzę tylko te trzy czy cztery kolory.
Tak jak wspomniałam na początku, staram się teraz znaleźć jakiś inny, fajny klucz kolorystyczny do tego wnętrza. Tak jak wspomniałam na początku był to róż zielony i szarość, wygrała szarość, ale nie poddaję się. Będę starała się jeszcze zrobić aranżację w takim bardzo teraz modnym, chociaż ja wiem, czy modnym, troszeczkę już odchodzi ten kolor do lamusa, ale nadal fajnie się sprawdza w takich szarościach, to jest ten taki musztardowa żółć. I spróbuję jeszcze zaaranżować ten środek z tą musztardową żółcią, chociaż ten zielony mnie dość przekonuje. A ten różowy jest bardzo energetyczny, więc można sobie trochę, mając taką fajną bazę, poeksperymentować. Ja mam zamiar właśnie to zrobić. Nie wiem jeszcze, co ostatecznie, niestety teraz jest jak jest, nie można jeździć, ale jak już będzie można się wypuścić gdzieś daleko, nawet niedaleko, blisko, to może już wypuścimy się w naszym kochanym Chymku z tą nową aranżacją kolorystyczną, mam taką nadzieję. Aranżację można zrobić z pięciu elementów. Nowe podkładki, nowe poduszki, nowy kocyk, jakaś nowa świeca i mamy już nową aranżację kolorystyczną. Właściwie nic nie trzeba robić. I to jest fantastyczne właśnie, jeśli mamy samochód, który ma neutralne kolory, te główne elementy ma w takich kolorach neutralnych. To wtedy można naprawdę zrobić super fajne zmiany, bo no, prawda jest taka, że jak tapicerka jest w jakimś bardzo konkretnym kolorze, no to dość trudno jest odejść od tego koloru. Można oczywiście, i robi się takie rzeczy, odrobinkę łamać to jakąś tam inną konwencją, ale jest to dużo trudniejsze niż jeśli mamy taką bazę bardzo fajną, neutralną, można się wtedy bardzo fajnie pobawić tym wszystkim. Jak subskrybujecie kanał Roberta, bo ja swojego kanału nie mam, nawet nie wiem, jak to ogarnąć, to byłoby bardzo miło i jemu, i mi. Pa!